Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia. Zakończyła się rewitalizacja Placu Magistrackiego. Po prawie 18 miesiącach prac remontowych historyczne serce miasta przeobraziło się nie do poznania. Prace kosztowały ponad 5 milionów złotych. Pierwsze, co rzuca się w oczy po wejściu na Plac Magistracki, to nowa fontanna, usytuowana w samym centrum. Znaczna część placu wokół fontanny została wypoziomowana i pojawiło się wiele nowych schodów, którymi z każdej strony można dostać się do głównego skweru. Dookoła znalazło się wiele miejsc na zieleń, choć w pełnej okazałości zobaczymy to dopiero na wiosnę. Rewitalizacja to jednak nie tylko odświeżenie wizerunku, ale także uporządkowanie po wielu latach infrastruktury podziemnej, mówi prezydent Wałbrzycha Roman Szołemej. Ta część miasta nigdy nie była w sposób porządny, dobrze zmodernizowana od kilkudziesięciu, może nawet stu lat. Mamy piękną przestrzeń w Śródmieściu, nie tylko Placu Magistrackiego, ale również Placu Rycerskiego. Kontynuacją tego jest piękny szlak przez rewitalizowany Park Sobieskiego w kierunku Nowego Miasta. Po remoncie zmieni się organizacja ruchu na tym obszarze, choć na razie nie będzie to rewolucja. Wróci do tej formy, która funkcjonowała przed rewitalizacją, z niewielkim już jednak ograniczeniem, ale będzie nadal możliwość przejechania nieco inną trasą przez Plac Magistracki. Zabezpieczamy od jutra wjazd od tej strony do rynku i na Plac Rycerski, co oznacza znaczące zmniejszenie ruchu. Ważne jest jednak to też, że już nie będzie można parkować na Placu Magistrackim, bo mamy przecież bardzo duży, odnowiony parking, czy też w ogóle stworzoną przestrzeń parkingową na Placu Rycerskim. Przy okazji otwarcia Placu Magistrackiego odbyła się dyskusja na temat przyszłości całego Śródmieścia i kierunku przywrócenia tej dzielnicy dawnego blasku. Jedną z proponowanych metod jest utworzenie w historycznym centrum miasta tak zwanego parku kulturowego, gdzie obowiązywałyby specjalne zasady dotyczące ochrony zabytków czy form reklam wizualnych. Jest to ważna inicjatywa. Jesteśmy chyba w tej chwili trzecim, może czwartym miastem w Polsce, który sięga po tą koncepcję, ideę, która narodziła się w Krakowie. Wrocław był następny i my również. To jest idea, która pozwala w bardzo przemyślany, w bardzo taki koncyliacyjny sposób doprowadzić do tego, aby Śródmieście, miast było rzeczywiście estetyczne i funkcjonalne i odpowiadało oczekiwaniom tych środowisk, które chcą wygodnie, normalnie, bezpiecznie żyć w Śródmieściu. Miast, które mają tą tkankę, to jądro staromiejskie. Z nowego wizerunku Placu Magistrackiego są szczególnie zadowoleni mieszkańcy Śródmieścia, którzy przebywają tu na co dzień. Chciałam powiedzieć, że jest pięknie, tylko za mało kwiatów, ale to jest jesień, kul jesieni się ma, dlatego to rozumiemy, nie? Że jednak kwiatów nie ma jeszcze, ale my mamy nadzieję, że na wiosnę wyrosną i będzie dużo kwiatów, będzie jeszcze wesele, jeszcze przyjemniej. Proszę pana, po remoncie mi się podoba i bardzo jestem z tego zadowolony, bo jestem od 1947 roku. Tu mieszkając w Wałbrzychu, dopiero takie cośmy tu zrobili, który przyszedł inny gospodarz. I nas, no, jesteśmy zadowoleni z tego, co mamy i chcemy coraz więcej. I po drugie, że został rynek, jako tu ten fontanna został wyimlinowany, samochody, których nie ma już pojazdu żadnego. Będziemy spokojnie oddychać z świeżym powietrzem fontannowym. Bardzo ładnie jest, bardzo ładnie. Nam się podoba. No co mówi? No mówię, no. Bardzo ładnie zrobili to. Bardzo mi się to podoba. Jako na otwarcie bardzo ładnie jest. O, lepiej, lepiej, lepiej. Nie ma tej panny całej, co tak sikało. Dali na Wiktorię, a tutaj zrobili ładne takie fontanny. Ślicznie, naprawdę. Nie spodziewałam się, ale naprawdę jest bardzo ładnie zrobiony. Było to dużo pracy. Tak. Bardzo dużo. Narobili tu jak. Trzeba współczuć. Ale naprawdę współczuję tym panom. Bardzo się napracowali, ale naprawdę jest super zrobiony. Tak. Podczas uroczystości zakopano w płycie placu kapsułę czasu z informacjami z miasta. Wiele z nich zaczerpnięto z portalu wałbrzych24.com i planami na najbliższą przyszłość oraz kilka pamiątek przyniesionych przez Wałbrzyszan, tak by przy kolejnym remoncie placu przyszłe pokolenia mogły porównać, jak zmieniło się miasto. Wyjątkowego zaszczytu dostąpił burmistrz zaprzyjaźnionego miasta Pszczyny, Dariusz Skrobol, który odebrał symboliczne klucze od bram Wałbrzycha. Ta dzisiejsza dyskusja publiczna, która tutaj się odbyła, ona jest
jota w jotę dyskusją, która odbyła się w Pszczynie, drodzy Państwo. Teraz finalizujemy przetarg na remont płyty rynku. Wspaniała starówka, tak samo u Państwa, jak i w Pszczynie, wymaga ogromnych środków na rewitalizację. I ogromnych dyskusji, te, które dzisiaj się tutaj również pojawiły, czy zamknąć starówkę, w jaki sposób dostosować ją do dzisiejszych czasów, jak zmienić mieszkania komunalne i mieszkania socjalne, jak zaspokoić w końcu potrzeby przedsiębiorców, którzy szukają nowych klientów i nowych miejsc zbytu. To dzisiaj nie da się przełożyć bezpośrednio na to, co było w latach 20., 30. i 40. Dzisiaj Polska jest inna. Władze miasta liczą na to, że mieszkańcy będą dbać o odnowione miejsce i będą spędzać wolny czas tak, by Plac Magistracki i cała odnowiona starówka przetrwała w takim stanie wiele dziesiątek lat. Pierwsi lokatorzy otrzymali klucze do nowych mieszkań komunalnych przy ulicy Staszica w dzielnicy Nowe Miasto. Wkrótce do użytku zostanie oddanych łącznie ponad 200 podobnych lokali. Nowe mieszkania komunalne to efekt zmian w polityce mieszkaniowej władz miasta, które uznały, że bardziej opłaca się budować od podstaw niż remontować stare lokale w zasobach gminnych. Ta stara substancja mieszkaniowa zwykle była zlokalizowana w okolicy kopalń i zakładów węglowych, ogólnie mówiąc, co spowodowało, że one po prostu po zamknięciu kopalń bardzo szybko popadły w taki stopień degradacji, że właściwie trudno powiedzieć, żeby ich stan był lepszy niż tylko lichy. Część z tych domów nie nadaje się do zamieszkania. Dokonaliśmy wspólnie w zespole, który powołałem przed prawie 3 laty, dokonaliśmy bardzo szybkiej analizy, które domy warto remontować, a które nie warto remontować, ponieważ koszt remontu przekracza albo bardzo jest bliski kosztowi budowania nowych mieszkań. Uznaliśmy, że Wałbrzyszanom należy się wyraźny impuls ze strony miasta, impuls pokazujący, że mieszkania są ważne w całej strategii rozwoju miasta, że gospodarka mieszkaniowa będzie prowadzona w sposób strategiczny, sensowny, nie taki krótkowzroczny. W ubiegłym roku rozpoczęła się budowa nowych budynków w 3 lokalizacjach przy ulicy Jana Pawła II na Podzamczu, ulicy Wiejskiej na Białym Kamieniu i ulicy Staszica na Nowym Mieście. Ostatnia z wymienionych inwestycji została ukończona w pełni jako pierwsza, dlatego 16 rodzin mogło już odebrać klucze do swoich nowych mieszkań. Wszystkie mieszkania mają bardzo wysoki standard, bardzo wysoki, nawet jak na mieszkania komunalne są wykończone praktycznie do zamieszkania, włącznie z wyposażeniem kuchni. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Nie sądziłem, że to będzie aż tak wyglądało, będzie taki standard. No, można powiedzieć, że to jest nowoczesne już mieszkanie, tak jak pan prezydent powiedział, z zewnątrz zachowane prawie, że styl przedwojenny, a w środku no, mieszkania XXI wieku. Wiedziałam, że będzie dobrze wykończone, że będą w stanie takim do zamieszkania, ale spodziewałam się, że to będzie jednak troszeczkę, że tak powiem, nie tak doskonale jak jest, a jednak jest tutaj, nie ma się właściwie do czego przyczepić. Mieszkania komunalne pokazują, że bardzo nam zależy, żeby mieszkańcy Wałbrzycha, szczególnie ludzie młodzi z dziećmi, tu wiązali swoją przyszłość rodzinną, zawodową z naszym miastem, żeby nie wyjeżdżali, a wręcz żeby wracali. Mieszkania komunalne dawane są przecież za darmo. To jest majątek właściwie na całe życie. Koszt czy też wielkość czynszu jest standardowa. To nie są wysokie czynsze ponad to, co jest w innych mieszkaniach czy w innych budynkach w mieście. Łącznie za wszystkie nowe budynki, czyli 220 mieszkań, które będą dane do użytku, w tym roku gmina zapłaciła około 30 milionów złotych. Z tego 10 milionów, czyli 1/3, uzyskujemy w formie dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego. Natomiast średni koszt w takim standardzie, a więc gotowy do zamieszkania, to wyraźnie trzeba podkreślić, 1 m² wynosi około 2,5 tysiąca, 2800. W każdej lokalizacji nieco inny, ale średni poniżej 3 tysięcy. Przypominam, jeszcze raz podkreślam, gotowy do zamieszkania, nie w stanie deweloperskim, bo to jest istotna różnica. Nowy budynek przy ulicy Staszica mocno wyróżnia się na tle okolicznych zabudowań. Prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej zapowiada jednak, że stopniowo ten stan będzie się zmieniał. Być może po przeciwnej stronie ulicy stanie kolejny, nowy budynek.
Planujemy kontynuować rewitalizację, tak prowadzono między innymi w dzielnicy Nowe Miasto, poprzez zabudowywanie kolejnych plomb po wyburzonych budynkach. Przypominam, że cały projekt urbanistyczny Nowego Miasta jest pod ochroną konserwatora zabytków, właśnie ze względu na jakby urbanistyczne wartości opisane zresztą w wielu różnych dokumentach, więc architektura tych nowych budynków musi być dostosowana do architektury otoczenia. Myślimy, że na wiosnę, jeśli plany nasze powiodą się, będziemy rozpoczynać budowę kilkudziesięciu, myślę, że około 60 mieszkań po drugiej stronie ulicy Staszica, również w miejscu po wyburzonym przed wieloma laty budynku. W ciągu 2 tygodni oddanych do użytku zostanie 120 mieszkań na Podzamczu, a pod koniec października kolejnych 80 na Białym Kamieniu. Zawalił się strop budynku nad byłą dyskoteką Atlantis na Wałbrzyskim Rynku. Prawdopodobnie nie ma poszkodowanych. Straż pożarna przeszukała teren ze specjalnie wyszkolonymi psami. Ewakuowano także mieszkańców sąsiednich budynków. Zwisa bardzo naruszona konstrukcja dachu, pokryta papą, mówi rzecznik Wałbrzyskiej Straży Pożarnej Paweł Kaliński. Prawdopodobnie nikt nie odniósł obrażeń, gdy dach zawalił się, jednak Straż Pożarna będzie przeszukiwać teren. Na obecną chwilę nie mamy informacji na temat rannych, jednak na ten moment nie możemy tego wykluczyć, mówi rzecznik Wałbrzyskiej Straży Pożarnej Paweł Kaliński. Aby to sprawdzić, na miejsce jadą 2 psy przeszkolone w poszukiwaniu rannych pod gruzami. Wpuszczenie tam człowieka byłoby zbyt niebezpieczne. Na czas akcji ewakuowano osoby przebywające w sąsiednich budynkach. Przyczyną katastrofy budowlanej był prawdopodobnie fatalny stan techniczny budynku. Sprawdzi to inspektor nadzoru budowlanego, który jest już na miejscu. Na miejscu są też 3 jednostki Straży Pożarnej i policja, która zabezpiecza teren. Przy ulicy Kosteckiego odkryto wejście do tunelu Biedaszybu. Tunel prowadził pod jezdnią, przez co istniało realne ryzyko zawalenia. Trwa usuwanie szkód. Droga jest w tej chwili częściowo nieprzejezdna. Wejście znajdowało się pod drzewem. Po jego oględzinach policja zorientowała się, że tunel prowadzi pod jezdnią. Długość tunelu pod samą jezdnią to ponad 4 metry. Wejście znajdowało się pod drzewem. Tunel prowadzi do drogi powiatowej powyżej ulicy Sztygarskiej. Groziło to zawaleniem nawierzchni jezdni, informuje rzecznik Wałbrzyskiej Policji Anna Żygłowicz. Szkody zabezpieczono pod nadzorem prokuratora. Konieczne będzie zasypanie dziury i położenie nawierzchni, czym zajmie się Miejski Zakład Usług Komunalnych. Szkody zostaną prawdopodobnie usunięte jeszcze dzisiaj. Do 5 lat więzienia grozi 34-letniemu mężczyźnie, który w Starych Bogaczowicach podpalił słomianą kukłę dożynkową, od której zapalił się zaparkowany obok samochód osobowy. Przed gminnym centrum edukacyjno-społecznym w Starych Bogaczowicach 34-letni mężczyzna podpalił chochoła, od którego zapalił się zaparkowany na parkingu samochód osobowy. Straty właściciel pojazdu oszacował na 50 tysięcy złotych. Gasiły go 2 zastępy Straży Pożarnej. Sprawą zajęli się wałbrzyscy policjanci, którzy krótko po zdarzeniu zatrzymali sprawcę. W trakcie przesłuchania 34-latek przyznał się do popełnienia przestępstwa. Wyjaśnił, że podpalenia dokonał zwyczajnie z nudów, nie licząc się z konsekwencjami, jakie za to poniesie. Usłyszał zarzuty zniszczenia mienia, co wiąże się z karą więzienia nawet do 5 lat. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że za wywłaszczone nieruchomości pod obwodnicę Wałbrzycha winna płacić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Orzeczenie jest prawomocne. Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zakłada stałą linię orzecznictwa w tym zakresie. W ten sposób kończy się prawny spór między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a prezydentem Wałbrzycha. Decyzje w tej sprawie już spływają do gminy. Pierwszych wypłat odszkodowań mieszkańcy mogą się spodziewać w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji. 9 spraw, które rozpatrywał NSA, zostały wygrane przez gminę Wałbrzych. Blisko 300 komitetów wyborczych zarejestrowano w Wałbrzychu. Termin rejestracji minął w poniedziałek. Komitety mają jeszcze czas do 17 października na wskazanie kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Wybory już 16 listopada. Komitetów, które mają prawo zgłosić kandydatów wyłącznie w jednej gminie, jest 291. Komitetów, które mogą zgłaszać swoich kandydatów w całym województwie, 35. Rejestracja przebiegała bardzo sprawnie. Rozkładało się to bardzo ładnie w czasie, w związku z tym nie mieliśmy tutaj takiej sytuacji, że było jakieś spiętrzenie, że przedstawiciele komitetów tutaj, prawda, musieli oczekiwać przez wiele godzin na przyjęcie dokumentów. Nie było właściwie poza jakimiś drobnymi poprawkami, literówkami, korektami, które pełnomocnik komitetu wyborczego mógł dokonać na miejscu, dokonując zgłoszenia. Nie mieliśmy sytuacji właściwie takiej, gdzie trzeba by było wydawać postanowienia o wezwaniu do usunięcia wady, żeby móc zarejestrować komitet.
Po dokonaniu rejestracji komitety wyborcze będą rejestrowały listy kandydatów na radnych. Rejestracja list kandydatów będzie mogła się rozpocząć dopiero po powołaniu przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych. Do 17 września w godzinach pracy naszej delegatury, czyli do godziny 15:30, upływa termin dokonania zgłoszenia kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych. Do 22 września komisarz ma czas na wydanie postanowienia o powołaniu komisji. No wówczas na podstawie upoważnienia wydanego przez komisarza wójtowie, burmistrzowie zwołają w trybie pilnym pierwsze posiedzenia tych komisji, żeby komisje mogły się ukonstytuować, opracować prawda, harmonogram pracy, dyżury i tak dalej, bo taka informacja powinna się niezwłocznie dla wszystkich zainteresowanych ukazać. I od tego momentu będzie trwała już rejestracja list kandydatów na radnych. Kandydatów na przyszłych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 17 października. Jeśli 16 listopada podczas wyborów samorządowych nie zostaną wyłonieni wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, druga tura wyborów odbędzie się 30 listopada. Prawo zgłaszania kandydata na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta ma każdy komitet wyborczy, który spełni ustawowy warunek zarejestrowania listy kandydatów na radnych w minimum połowie okręgów wyborczych danej jednostce samorządowej. I trzeba pamiętać o tym, że to minimum, czyli to połowę zaokrąglamy w górę, prawda, w przypadku gminy, gdzie jest 15 okręgów wyborczych, wówczas komitet, który zarejestrował w 8 okręgach wyborczych, ma prawo zarejestrować, zgłosić kandydata na wójta czy burmistrza. 17 października upływa także termin zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń jest wójt, burmistrz, prezydent, natomiast organem powołującym jest terytorialna komisja wyborcza. Prawo zgłaszania kandydatów mają również komitety wyborcze. Wszyscy chętni do pracy w obwodowych komisjach wyborczych podczas wyborów samorządowych 16 listopada muszą zgłaszać się zatem do poszczególnych komitetów wyborczych. Tylko ich pełnomocnicy mają możliwość zgłaszania kogokolwiek do obwodowej komisji wyborczej. Dobra wiadomość dla spółdzielni mieszkaniowych. Zarząd Województwa Dolnośląskiego zapowiada, że przeznaczy znaczne środki finansowe, m.in. na termomodernizację budynków mieszkalnych. Termomodernizacja będzie jednym z priorytetów działań związanych z obniżeniem wartości tzw. niskiej emisji w całym województwie. Na ten cel zarząd województwa przeznaczy 280 milionów złotych, deklaruje członek zarządu województwa dolnośląskiego Jerzy Tutaj. Za pośrednictwem państwa, mediów chcę zaprosić spółdzielnie mieszkaniowe przy tej okazji, czyli tą wielką płytę, bo będą oni mogli po raz pierwszy sięgnąć po te pieniądze. W tej perspektywie 7-13 tego nie mogły zrobić. To jest taka nowość. No i oczywiście również instytucje publiczne, szkoły, placówki zdrowia będą mogły się ubiegać. Tutaj podkreślał, że sukcesem zakończyły się negocjacje z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, które zgodziło się, aby fundusze rozdzielone były regionalnie, a nie z centrali. Mocno walczyliśmy o to, żeby były tutaj na miejscu. Zabezpieczyliśmy prawie 300 milionów złotych. No i udało się. I już jest decyzja ministerstwa, że to Wrocław, ale Wałbrzychu trzeba powiedzieć i Wałbrzych, bo ZIT wałbrzyski to dzisiaj 1 000 000 000 złotych, a na pewno będzie więcej. Będą te pieniądze dzielone tu na miejscu. Więc prezesi będą mogli wędrować tutaj gdzieś w okolice ratusza i składać wnioski i wszystko załatwiać. W ramach przeznaczonych na ten cel środków spółdzielnie będą mogły uzyskać dofinansowanie na poziomie 85%. Natomiast we własnym zakresie będą musiały zabezpieczyć pozostałe 15% oraz przygotować audyt energetyczny. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego zespół placówek resocjalizacyjnych w Walimiu przeprowadzi długo oczekiwaną termomodernizację budynku internatu. Przy okazji zarząd powiatu omówił inne ważne inwestycje w gminach powiatu wałbrzyskiego. Koszt termomodernizacji placówki w Walimiu to około 500 000 złotych. Urząd Marszałkowski przekazał na ten cel 380 tysięcy. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że po wielu latach starań nareszcie ta termomodernizacja internatu w naszej placówce może być zrealizowana, bo rzeczywiście no, wymagało to już remontu. I mam nadzieję, że w tej chwili w tym nowym obiekcie po remoncie będzie nam wszystkim się bardzo dobrze pracowało, a naszym dzieciom po prostu mieszkało. Ten remont, o którym mówi tutaj pani dyrektor, był niezmiennie konieczny. To, co widzieliśmy, opalone stropy, że w każdej chwili tam groził pożar,
to naprawdę ostatni moment, że przystąpiliśmy do tej termomodernizacji. Po odsunięciu stropu stwierdziliśmy, że rzeczywiście było poważne zagrożenie. No w tej chwili miejmy nadzieję, że po tym remoncie placówka będzie odświeżona, nowa. Tam od lat nie było żadnego remontu i w związku z tym no, udało się, że to będzie przeprowadzone. To jest kolejny podmiot, który termomodernizujemy. Państwo doskonale wiecie, że ich jest kilka w Wałbrzychu. Tutaj w naszych tych okolicach w sumie województwo przekazało blisko 40 milionów złotych na termomodernizację. Chcę również powiedzieć, że pierwsze konkursy tej nowej perspektywy 14-20, które zostaną uruchomione w połowie 2015 roku, będą również dotyczyć termomodernizacji. Należy jeszcze dopowiedzieć, że termomodernizacja, która będzie priorytetem w czwartej osi niska emisja, będzie dowartościowane bardzo silnie, bo ta alokacja to 280 milionów złotych w nowej perspektywie. Przy okazji starosta powiatu wałbrzyskiego przypomniał o innych inwestycjach realizowanych na terenie powiatu, głównie ze środków na likwidację skutków klęsk żywiołowych i Narodowego Programu Przebudowy Dróg. Zakończyliśmy takie inwestycje w tym roku jak budowa mostu na rzece Lesk w Czarnym Borze. Jest to tyle ważna inwestycja, że ona ma wpłynąć na poprawę życia mieszkańców Czarnego Boru, a więc budowę obwodnicy, jest to następny etap budowy obwodnicy Czarnego Boru, która będzie służyła przewozowi kamienia z kamieniołomów do stacji przeładunkowej w Czarnym Borze, a więc odciąży się drogę powiatową przez sam Czarny Bór. W tej chwili realizujemy również zadanie związane z przebudową mostu w Boguszowie Gorcach. Jest to w Starym Lesieńcu, dzielnica Boguszowa, Stary Lesieniec, a więc to zadanie jest realizowane. Tutaj na tych slajdach mamy pokazane. Następnie przebudowa mostu, przebudowa drogi Rejmonta Żeromskiego w Boguszowie Gorcach. Jest to kolejny etap na tym odcinku, ponieważ w ubiegłym roku oddaliśmy do użytku wiadukt kolejowy, właśnie dojazd do tej drogi. Natomiast w tym roku wspólnie właśnie ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg z gminą Boguszów Gorce, która współfinansuje to zadanie, będzie realizowane właśnie, jest realizowane zadanie związane z przebudową drogi, chodników i oświetlenia ulicznego w Boguszowie Gorcach. Również realizujemy w tej chwili zadanie ważne, jeżeli chodzi o drogę Walim-Rzeczka. Jest to z tego, otrzymaliśmy promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i jest to pierwszy etap na odcinku 750 metrów przez sam Walim, gdzie jest realizowane to zadanie. Zaplanowane są już inwestycje na kolejnych odcinkach dróg, na odcinkach Walim-Rzeczka oraz Grzędy Czarny Bór. Zakończył się przetarg na budowę mostu w Sierpnicy. Niestety ta inwestycja będzie wiązała się z koniecznością objazdu z Kolc przez Bartnice. Więc jest to około 8 kilometrów, będzie to dosyć duże utrudnienie, ale remont tego mostu jest niezbędny, chociażby na ten duży ruch turystyczny, gdzie turyści dojeżdżają do Osówki. A więc tych zadań na terenie powiatu jest realizowanych sporo. W tej chwili również przetarg na drogę w ramach środków pozyskanych z Funduszu Rekultywacji Gruntów w Łącznej, a więc jest to kolejne zadanie, które będzie realizowane na terenie powiatu. Rada Powiatu będzie odtąd zatwierdzać lokalizację przystanków w powiecie. Do tej pory zajmował się tym Zarząd Powiatu. Wynika to z nowych zapisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Wcześniej przystanki były stwierdzone przez Zarząd Powiatu, ale zmieniło się ustawodawstwo i teraz muszą być zatwierdzone w uchwale Rady Powiatu, aby można było wydać zgodę na korzystanie z nich. To po to była ta sesja po prostu. Przystanki na terenie powiatu nie zmienią swojej lokalizacji. Jedyną zmianą będzie dodanie nowego przystanku w Olszyńcu, leżącym na terenie gminy Walim. Jest to związane z uruchomieniem nowej linii autobusowej kursującej na trasie Wałbrzych-Walim. Jak dodaje rzecznik starosty powiatu wałbrzyskiego Mateusz Moketyszyn, poprzez utworzenie nowego przystanku zarząd powiatu chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. W strugach deszczu rozpoczęli swoje święto wałbrzyscy seniorzy. Senioraja rozpoczęły się od symbolicznego przekazania kluczy przez wiceprezydenta Wałbrzycha. Pomysł na imprezę zrodził się w środowiskach seniorów, którzy nie chcą siedzieć w domu, tylko żyć aktywnie, bawić się i zapomnieć o troskach. Senioralia rozpoczęły się od lotu gwieździstego. Z czterech stron na Plac Magistracki przyszły liczne grupy seniorów uczestniczących w marszach z różnych dzielnic miasta. Uczestników poprowadzili przewodnicy PTTK. Przed ratuszem zostali przywitani przez wiceprezydenta Wałbrzycha Zygmunta Nowaczyka. Do całości różnego rodzaju działań związanych właściwie z pewnymi działaniami kulturalnymi, ale także i spotkaniami, dołączyła grupa naszych najbardziej szanowanych, szacownych mieszkańców Wałbrzycha,
to są nasi wałbrzyscy seniorzy. Łącznie z naszymi tutaj górnikami, którzy też reprezentują brać górniczą. Szanowni Państwo, senioralia odbywają się w różnych miastach. W naszym mieście po raz pierwszy. I bardzo się cieszę, że znalazło się wielu organizatorów, którzy włączyli się właśnie w przygotowanie całego przebiegu. Rozpoczęliście Państwo takim marszem gwiaździstym z różnych punktów naszego miasta. Myślę, że stanie się to pewnego rodzaju tradycją do takiego organizowania. Być może powstaną nowe projekty i pomysły, które będą w następnych latach kontynuowane. Na czas senioraliów władza w mieście symbolicznie została przekazana seniorom. W ich imieniu klucze od bram miasta odebrał przewodniczący Wałbrzyskiej Rady Seniorów Henryk Placek, który oficjalnie został mianowany królem Placusiem Pierwszym. Chcę tylko zwrócić panu prezydentowi, który mi te klucze symboliczne przekazał, uwagę. Proszę, panie prezydencie, spojrzeć, jaka dorodna ta nasza wczorajsza młodzież jest i jak wspaniale mimo złych warunków atmosferycznych tu już się bawi. Boję się, że rozsunie się cały dom. Uczestnicy imprezy pomimo obfitego deszczu zrealizowali wszystkie punkty obchodów, łącznie z odtańczeniem poloneza. W tańcu wzięło udział kilkadziesiąt par, a był to tylko przedsmak zapowiadanej na przyszły rok próby pobicia rekordu Guinnessa. Po uroczystym rozpoczęciu wszyscy udali się do Teatru Lalki Aktora na debatę na temat miejsca osób starszych w krajobrazie społecznym Wałbrzycha. Przed seniorami jeszcze 3 dni zabawy świętowania. W piątek w Akwazdroju przez cały dzień odbywać się będą wystawy, pokazy i konkurencje sportowe. Na sobotę zaplanowano drugi marsz seniora do pałacu w Strudze, a senioralia zakończą się w niedzielę 14 września wielkim balem seniora w Akwazdroju. Już pod koniec września Wałbrzyszanie będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Pytania mogą dotyczyć wszelkich zagadnień związanych z prawem. Akcja Niebieski Parasol organizowana jest przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. Wcześniejsze edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, którzy najczęściej mieli pytania związane z pracą, rodziną i biznesem. Już po raz czwarty organizujemy akcję udzielania porad prawnych non-profit. Ale w tym roku po raz pierwszy pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej, który jest bardzo interesuje się tą akcją. Po raz pierwszy porady prawne będą udzielane w szerokim zakresie, a nie jak w poprzednich edycjach projektu tylko w wąskim wymiarze, na przykład prawa pracy. Hasło, czyli bądź Polaku mądry przed szkodą, czyli każdy temat nie ograniczamy w tej akcji, chciałam powiedzieć, że tylko będziemy udzielać z jakiegoś zakresu prawa porad. Każda dziedzina prawa będzie uwzględniona w tej akcji. Porady będą udzielane przez tydzień od 22 do 26 września w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych. Akcja promocyjna rozpoczyna się już teraz, ponieważ przy ubiegłorocznych edycjach część zainteresowanych przychodziła z prośbą o poradę już po zakończeniu akcji. Dopiero jak się kończyła akcja, to szerzej ludzie jakby sobie przekazywali te informacje, czyli nie wiem, czy to wynika z jakiejś z kampanii informacyjnej, może za krótkiej, dlatego zaczynamy kampanię już dzisiaj, żeby jak najwięcej, jak najszerzej poinformować mieszkańców, że ta akcja się zaczyna w ostatnim tygodniu września. Można więc zapytać o wszystko. Ważne jest tobie pamiętać o odpowiedniej dokumentacji. Zaoszczędzi to czasu i pracownikom i petentom. Więcej informacji można znaleźć na portalu wałbrzych24.com. Zmiany w Filharmonii Sudeckiej. Nowa dyrektor Elżbieta Łaganowska z impetem otwiera nowy sezon artystyczny 2014-2015. Już w październiku ruszy nabór do amatorskiego chóru, który ma koncertować razem z orkiestrą filharmoniczną. Ceny biletów będą niższe. Nabór do chóru ma ruszyć już w październiku. Chór będzie amatorski, mieszany, bez ograniczeń wiekowych, ale prowadzony przez profesjonalistów. Nabór będzie otwarty, jednak wstępne przesłuchania będą selekcjonować amatorów śpiewu. Myślę, że w październiku ogłosimy powstanie takiego chóru. Po zrealizowaniu naboru do chóru zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Chór ma za zadanie współdziałać z Orkiestrą Filharmonii Sudeckiej. Będzie to chór amatorski, ale chór pod opieką zawodowych instruktorów, czyli
pod opieką ludzi, którzy tą muzyką i muzyką w ogóle zajmują się zawodowo. Bilet normalny na koncert symfoniczny w nowym sezonie będzie kosztował 30 lub 20 zł, a ulgowy 20 lub nawet 15. Na koncert recitalowy 20 zł bilet normalny i 10 zł ulgowy, czyli będzie taniej. Zmniejszone zostaną także ceny abonamentów. Ich cena będzie wahała się od 250 do 150 zł za rok. Planowane jest także podtrzymanie dotychczasowej formuły, według której w każdym miesiącu odbędą się dwa koncerty symfoniczne, jeden kameralny, recitalowy. W planach jest także organizacja koncertów tematycznych. Na potrzeby Filharmonii zatrudniono również nowego grafika. Odtąd plakaty będą miały nową koncepcję wizualną, która ma przyciągnąć na koncerty nową publiczność. Koncepcja jest w tym roku, w tym sezonie taka, że będziemy sobie sygnowali kolejne literki instrumentami muzycznymi. Czyli koncepcja grafika polega na tym, że numerujemy kolejne koncerty, ale za każdym numerem kryją się instrumenty muzyczne. Chyba w pewnym momencie zrobimy konkurs w szkołach, jakie instrumenty kryją się za danym numerem, bo nie zawsze wszystko jest jednoznaczne i takie proste. Nowa dyrektor Filharmonii chce rozszerzyć działalność i przyciągnąć nowych melomanów. Powstanie także scena klubowa, na której prezentowane będą na bardzo wysokim poziomie utwory muzyki popularnej, od jazzu przez soul po muzykę ludową. Także w tym sezonie planowana jest organizacja pierwszej edycji Festiwalu Muzyki Sudeckiej o zasięgu międzynarodowym. Już w październiku, czwarta edycja Festiwalu Muzyki Filmowej. Na wszystkie te pomysły potrzebne są fundusze. Filharmonia ma plany pozyskania ich z różnych źródeł, m.in. z Urzędu Marszałkowskiego czy ze środków ministerialnych. Na razie wiadomo jednak, że bilety na koncerty będą tańsze. 4 spektakle, pokazy najważniejszych filmów w dorobku Krystyny Jandy i panel dyskusyjny z udziałem osób związanych z aktorką. Tak w skrócie ma wyglądać organizowany przez Uzdrowisko Szczawno-Jedlina i Teatr Zdrojowy Festiwal Krystyny Jandy w Szczawnie-Zdroju. Podczas festiwalu Krystyny Jandy zaprezentowane zostaną 4 spektakle z repertuaru Teatru Polonia i Och Teatru. Wszystkie będą wystawione na deskach Teatru Zdrojowego w Szczawnie-Zdroju. Festiwal odbędzie się w dniach 18-21 września. Będą to przede wszystkim przedstawienia teatralne. Pierwszy 18 września w Teatrze Zdrojowym o godzinie 19. Shirley Valentine, monodram z naszą gwiazdą, oczywiście to jest wykonawczyni tej głównej, tytułowej roli. 2 dnia, 19 września, będziemy mogli zobaczyć Sonię Bohosiewicz i też monodram Chodź ze mną w puszcza. 3 dnia zaprosimy do Teatru Dzieci o godzinie 17 Czerwony Kapturek. To jest ta znana z ulicy, z Placu Konstytucji, warszawskiego Placu Konstytucji inscenizacja plenerowa, przeniesiona na deski teatru. Na finał w Teatrze Zdrojowym będzie się spektakl m.in. z Marią Seweryn i Dorotą Pomykałą. Oprócz tego odbędą się także imprezy towarzyszące, takie jak pokazy filmów charakterystycznych dla kariery i drogi zawodowej Krystyny Jandy, a także cykl spotkań z gośćmi Krystyny Jandy, osobami, które współpracowały z aktorką lub znają ją prywatnie. Gościem prowadzącym będzie pani Krystyna Montgomery, znana dziennikarka, która jest autorką biografii Krystyny Jandy. I myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie z punktu widzenia dziennikarskiego i na pewno takiego poznawczego, bo pani Montgomery na pewno wie bardzo dużo rzeczy, które publiczność chciałaby wiedzieć. Festiwal Krystyny Jandy będzie w dużej mierze finansowany przez sponsorów. Jednak jak mówi prezes uzdrowiska Paweł Skrzywanek, uzdrowisko będzie musiało w małym stopniu współfinansować imprezę. Mimo wcześniejszej deklaracji, że zadłużone na 8 milionów uzdrowisko, do festiwalu nie dołoży ani grosza. Skrzywanek mówi, że uzdrowisko dołoży odrobinę. Na pytanie, ile odrobina wynosi, nie potrafił dziś odpowiedzieć. Już 20 września Europejski Dzień Bez Samochodu. Impreza zostanie zorganizowana przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu. Projekt ma wpisywać się w program Zielony Wałbrzych 2020, którego celem jest zmiana wizerunku Wałbrzycha i przekształcenie go w miasto ekologiczne. Impreza zostanie zorganizowana w Wałbrzychu po raz 9. Jak podkreślał prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej, jest ona tylko akcentem w ogólnym planie zmiany polityki miasta. Chcemy symbolicznie podkreślić, jak bardzo zależy nam na nowej jakości w transporcie i publicznym, ale indywidualnym w Wałbrzychu. Kilka miesięcy temu przyjęliśmy stanowiskiem Rady Miasta program Zielony Wałbrzych 2020. To jest program zmian, program decyzji, pewnych konsekwencji, determinacji
w zmianie wizerunku naszego miasta i jego obrazu, jeśli chodzi o ekologię. Władze miasta kładą nacisk na zdrowy styl życia, którego elementem ma być ułatwienie życia rowerzystom przez budowanie ścieżek rowerowych czy promocję elektrycznych rowerów dla urzędników. W planach jest uruchomienie fabryki lub montowni takich rowerów w Wałbrzyskiej Strefie Ekonomicznej. Kolejne ścieżki rowerowe są systematycznie udostępniane rowerzystom. Na 19 września zaplanowano uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej na Podzamczu. Kolejne powstaną wzdłuż ulicy Świdnickiej. W planach jest także budowa ścieżek rowerowych międzygminnych, które łączyłyby Walin, Jedlinę, Wałbrzych i Świdnicę. Wiadomo jednak, że projekt jest na razie na etapie koncepcyjnym. Ścieżki miałyby być wytyczone niezależnie od istniejącej infrastruktury drogowej, na przykład na polach, i łączyć umiejscowione w poszczególnych gminach atrakcje turystyczne. Europejski Dzień Bez Samochodu jest organizowany w Polsce od 2004 roku, a w Wałbrzychu od 2005. Celem tej kampanii jest kształtowanie głównie zachowań społecznych dotyczących korzystania ze środków transportu publicznego, promowania komunikacji miejskiej, zachęcenie jak największej liczby Wałbrzyszan do pozostawiania chociażby przez jeden dzień samochodu pod swoim domem czy w garażu, a korzystania ze środków komunikacji miejskiej, promocja powstających w coraz większym wymiarze ścieżek rowerowych na terenie naszego miasta, jak również promocja programu Zielony Wałbrzych 2020. W harmonogramie imprezy znalazła się m.in. parada rowerów na Wałbrzyskim Rynku, przejazd Wałbrzyszan na rowerach w eskorcie Straży Miejskiej i Policji trasą Rynek, ulica Kościuszki, Aleja Wyzwolenia, ulica Wysockiego, ulica Andersa, Ratuszowa. Dla wszystkich uczestników przejazdu przewidziane zostały pamiątkowe koszulki. W programie jest także promocja akcji Zmień wóz na bus, programu Zielony Wałbrzych 2020, konkursy, wiedzy o ekologii, plastyczne, warsztaty bezpiecznego poruszania się rowerem w ruchu drogowym, prezentacja rowerów elektrycznych zakupionych dla Straży Miejskiej, czy przedstawienie raportu z wyników badań poziomu hałasu i zanieczyszczenia środowiska przeprowadzonych przez uczniów Technikum Ochrony Środowiska Zespołu Szkół w Szczawni-Zdroju. Impreza potrwa do godziny 10 do 14. My jako rowerzyści oczywiście bardzo się cieszymy, że tutaj inwestycje miejskie idą w stronę poprawy transportu tego rowerowego, że powstają kolejne inwestycje infrastrukturalne, wszelkie ułatwienia, że ten rower stał się na dobre obecny w życiu Wałbrzycha i mam nadzieję, że także w życiu aglomeracji. Jego znaczenie będzie rosło, że on stanie się dobrą alternatywą dla komunikacji samochodowej przede wszystkim i uzupełnieniem dla transportu publicznego, bo też taką rolę może pełnić. Wszystkie działania mają jeden cel, uczynienie Wałbrzycha miastem, które choć trochę kojarzy się z ekologią. Był to przegląd najciekawszych informacji ostatniego tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.